Witam. Dzisiaj pokażę moje zakupy oraz projekty, nad którymi pracowałam. Na pierwszy rzut pójdzie szydełko. Tak, dobrze słyszycie. Wzięłam się za szydełko, ponieważ bardzo mi się podobają hafty, które są oprawione szydełkiem. I pojechałam do mojej teściowej, która mnie troszkę poduczyła. I tak, mam piękny żółty motek. Oraz to jest moja praca. Tak, trochę mi pouciekały te oczka, ale nie jest najgorzej. Nauczyłam się zaczynać, a w ogóle tu jest góra. O, tak. Nauczyłam się zaczynać, nawet połączyłam jakąś tam inną włóczkę. To są na razie półsłupki. Miałam takie szydełko, które właśnie pożyczyłam. Jeżeli chodzi o moje zakupy właśnie związane z szydełkiem, to kupiłam sobie taką zieloną wełnę, nie wiem co to, chyba jakiś tam moteczek zielony, dość duży. Wydaje mi się, że jest tej samej grubości, więc powinnam sobie z nim poradzić. Dodatkowo takie rzeczy to widziałam na kanale Szydełkiem Wyczarowane, tylko w innych kolorach, więc sobie coś takiego wzięłam, bo z czegoś takiego zostały wykonane te podkładki pod kubeczki. No i one są o tyle fajne, że się właśnie nie rozwarstwiają, nie mają takich kłaczków jak to. Dlatego to może mi się fajnie sprawdzić. Jeszcze nie próbowałam, na razie tylko otworzyłam, bo przecież oczywiście. Kupiłam sobie jeszcze znaczniki. Tutaj już widać, ale to chyba dużo nie pomogło, bo i tak pogubiłam oczka. I kupiłam sobie komplet szydełek o różnej wielkości. Zobaczymy, jak to będzie szło. Od razu mówię, że szydełko to nie będzie moja miłość. Szydełko to będzie tylko forma wykańczania haftów. No nie wiem, no na swetra nie zrobię, ale pobawić się czasami można. Tym bardziej, że nieraz już mówiłam, że na szydełku to ja potrafię zrobić tylko łańcuszek. A teraz proszę bardzo. Jeszcze nie wiem, co to będzie. Nie wiem, czy to będzie kołderka dla lalki, czy cokolwiek innego, ale tak robię niezbyt dużo. Wolę krzyżyki, ale uczę się, staram się. Umiem zrobić półsłupki i słupki. Wow! Także sukces pełen. Jeszcze gubię oczka. Chyba będę musiała sobie nie co 10 zaznaczać, tylko co 5. Ale mi uciekają. I na jasnej robi mi się lepiej niż na ciemnej. Także tyle z szydełka. Jeszcze tu mam jakiś motek, ale to jest motek nie kupiony, tylko właśnie go wzięłam od teściowej. Ale nie podoba mi się. Źle mi się na nim robi, on się tak rozwarstwia. Nie wiem, czy ja nie umiem, na pewno nie umiem, bo dopiero się uczę. Ale tak, nie lubię tego. Jeszcze na tym nie pracowałam. Na razie to. W ogóle co to jest? Jakaś taka, nie mam pojęcia, co to jest. W ogóle się nie znam. Coś takiego. Nic mi to nie mówi. Dobra. Idziemy dalej. Ostatnio łaziłam po sklepie Teddy i patrzcie, co wynalazłam. Tak, to jest haft krzyżykowy. Niesamowite, bo zapłaciłam za to 15 zł. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć motków jakiejś niezidentyfikowanej muliny. Wzorek ogólnie jest bardzo ładny. Taki ładny wianuszek. I tak, z tego co widzę, nie ma tutaj żadnych oznaczeń, że ten kolor to jest ten kolor. Nie mam pojęcia. Więc będę musiała sobie sama znaleźć. Tutaj niby są jakieś 1/4 krzyżyka,
Jedna, druga, trzy, czwarte i pełen krzyżyk. Ale ja tutaj nie mam oznaczone, jak mam to haftować, ani filet nitek. Podejrzewam, że jest to zwykła kanwa 14, bo 11 to chyba nie jest, więc będę haftowała w dwie lub trzy nitki, w zależności od tego, jak ta mulina będzie pokrywać. Wzorek mi się podobał, więc go sobie wzięłam. Kolejną rzeczą, którą jeszcze wynalazłam wtedy, to jest taki wzorek. I tutaj jest cena 25, ja za niego aż tyle nie zapłaciłam. Zapłaciłam za niego trochę mniej. Nie wiem, czy zapłaciłam za niego 20 czy 18. W każdym razie i tak był dość drogi. Tamborek, tak, tu był tamborek. Tylko że nie wiem, czy to był ten tamborek, ale coś takiego. Coś takiego było. Więc jak z tamborkiem, to chyba nie było aż tak źle. No, więc coś takiego mam. Nie mogę powiedzieć, że było coś pięknego, ale z drugiej strony ja mam nie wziąć krzyżyków, jeżeli są w takiej cenie. Dobra, więc coś takiego mamy. Będziemy później testować. Kupiłam sobie jeszcze zwykłą mulinę, jakąś też nie wiadomo jakiej marki, ani nic, ale czarna, biała, szara, to niby tego za mało, więc to sobie będzie gdzieś leżało. No i z fajnych rzeczy, to jeszcze kupiłam sobie coś takiego. Są to zawieszki, które będę używała do różnych projektów, samolocik, jakaś konewka, zegareczek, fajne rzeczy, maszyna, podobały mi się. Można fajnie gdzieś do czegoś przyszyć. Z jednej strony są takie ładne, a z drugiej niektóre są płaskie i bez jakiegoś tam nadruku, więc mimo wszystko są te dzyndzelki, można je sobie gdzieś przyszyć. I ze sklepu Teddy to byłoby chyba wszystko. Ja chcę bardzo mocno zacząć to. Piękne różyczki, szybki wzór podejrzewam, więc to będę na pewno robić. W ogóle patrzcie, dwie igiełki, takie wielkie. Ta igła jest przerażająca, jest ogromna i jest ostra na końcu. Więc nieźle. Ciekawe do czego, czy oni myślą, że ja ten backstitch będę robić. Chyba tak. No dobra, także to na pewno zacznę niedługo, bo mi się bardzo podoba. Ze sklepu Action mam taki... taką mozaikę diamentową z takim pięknym ptaszkiem. Ona będzie fajnie mi pasowała do koliberka, którego już kiedyś robiłam. Też duży. I też są te diamenciki takie, które się bardziej błyszczą. Tutaj jest wszystko, co tutaj powinno być. Widać, że wzór będzie prosty, bo też są duże kawałki jednego koloru, więc szybko powinno pójść. Ale ja w obecnej chwili nie zabieram się za mozaiki diamentowe, tylko za krzyżyki, więc to idzie do moich zapasów. Były tam jeszcze inne ładne wzory, ale i tak opanowałam się i wziąłam tylko jeden. Teraz przejdziemy do zakupów ze sklepu One Day Saving. Robiłam dość spore zakupy i załapałam się na dwa gratisy. Niestety, ale nie można było wybrać żadnego haftu krzyżykowego, więc wybrałam sobie mozaikę diamentową. Jedną taką niepełną, taką bardziej dziecięcą. Fajna, szybka, piękna, podobała mi się. Dużo koralików różnego wzoru i kształtu. Druga mozaika to jest takie pole, chyba wrzosów, ładne. Ten nadruk jest w miarę ok. Jest tak 28 kolorów i 30x40. Ale wiadomo, 30x40 to nie jest obszar wyklejania, tylko cała tkanina, więc no trudno. Nie jest najgorsze jako gratis. Więc tak. To mam skończone, tego nie zaczęłam. Całkiem fajne, ale wiadomo, na razie idzie do teczki. Nie będę tego wieszać. Tak, a ze sklepu One Day Saving zamówiłam sobie sporą ilość haftów krzyżykowych.
zarówno na kanwie, na kanwie czystej, jak i drukowanej. Tutaj mamy takie małe truskaweczki 14 cm, nożyczki, także mały hafcik, i to jest haft na kanwie drukowanej. Podobają mi się te torebki ich. O, tutaj mamy kanwę drukowaną, malutka, o jak moja dłoń, i jest tutaj dużo French knotów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie tego nie zaczynam, więc wkładam z powrotem. Tak, także takie truskaweczki. Niczego sobie. Kolejną rzeczą to są już takie taki świąteczny ptaszek. I chyba on też jest na kanwie drukowanej. Też na 14. Ten już jest troszeczkę większy. Teraz sprawdźmy, co tam się kryje. Tak, on jest na kanwie drukowanej. Miałam założonego na niego tamborek, ponieważ myślałam, że będę go robić gdzieś, jak na kogoś czekałam, ale okazało się, że nie było takiej opcji. Więc został nienaruszony. Taki ptaszek świąteczny, fajny. Podobają mi się tutaj te wzory, które są na pięknych kartkach takich. Także tutaj mamy dwa. Dalej mamy tutaj jeszcze takie świąteczne. Mamy taki świąteczny, ale to są chyba wszystkie już na pustej kanwie. Tak. To jest kanwa pusta, niedrukowana. Jeden, zapraszam. Drugi. I trzeci. Trzy, były chyba cztery. O, później może znajdę. Dobra, także mamy takie rzeczy. Tak. Wszystkie wzorki świąteczne. Piękne, jabłkowa farma, co tutaj jest, cake, czyli ciasta jakieś, i co, i jakiś sklep, no i ładne są, tylko nie wiem, jak to jest z tymi. Czyli tak, kanwa czysta. Sprawdźmy jeszcze jeden wzorek, akurat może z tego, więc tak, aha, czyli tak, tu jest cały, cały wzorek, pełen wyższy odszyw, bez pustych miejsc, tak, backstitch w kilku kolorach, półkrzyżyk, french knoty i pełne krzyżyki, także tutaj jest niezły maszmisz z tego, co widzę. No i te gwiazdki, zobaczmy, aha, czyli najpierw się wyszywa półkrzyżykiem pod spodem, a później na górę jeszcze się daje backstitch. Ciekawe, ale ogólnie wzorek ładny. Jabłkowa farma. Kolejny wzorek, taki mały lisek, też na 14, ale tu już jest kanwa drukowana. Spory, ale tutaj nie ma pełnego zaszywu, więc na spokojnie, szybko pójdzie. Trochę backstitcha, kolorki też bardzo ładne, niteczki, igiełki, wszystko tutaj jest. Wzorek, aha, bo on jest na jednej kartce, jakiś grzybek jeszcze, listki, tak, także będzie w miarę szybko. I mamy taką karteczkę. Także też ładny, na drukowanej kanwie. Dalej, tu mamy takie fajne grzybki, ale myślałam, że będą na plastikowej kanwie, a są na zwykłej, na zwykłym materiale. Także jeden materiał na wszystkie cztery grzybki, ale za to niteczki mają takie piękne kolory, że chciałoby się od razu już to zacząć. Bo to nie jak jesień, tylko właśnie jak jakaś wiosna. Takie intensywne, żywe, nasycone kolory, że naprawdę piękne są. Także tutaj mamy takie grzybki. Chyba ten jest zasłonięty. O, teraz będzie je dobrze widać.
Fajne są. Jeszcze biedroneczka. I ślimaczek. Tak, także ładne grzybki. Kolejnym wzorkiem są takie piękne słoneczniki w kółeczku. I jest to kanwa pusta. Jeszcze raz się upewnię. Tak, jest to kanwa pusta, bez nadruku. Więc... Okej. Bardzo ładny. Podoba mi się też. Jest na 14. 25 na 25, czyli niby kwadrat. Bardzo ładny. Podoba mi się. Takie trochę witrażowe. Jeszcze teraz będą dwa duże projekty. Czyli tak, taki ogródek. I królisie, które naprawiają ubranka na sznureczku. Bardzo ładne, to już są większe zestawy, ale też wszystko na 14. Więc tak, to są puste kanwy, bez nadruku. Wszystkie nitki, igły, wszystko jest w środku. Też fajne, bardzo urocze. Podejrzewam, że kolory będą bardziej intensywne, bo wiadomo, że na obrazkach, które tutaj są, po prostu nie wygląda to zbyt atrakcyjnie. Kolory będą na pewno ładne. Podoba mi się ten zestaw bardziej. No ale jest też większy i bardziej wymagający. Te domki, tutaj jakaś poszewka, zajączki. No, dużo jest takich fajnych, małych elementów, które dodają uroku, tak? Jeszcze nie wiem, czy będę tutaj pisać Welcome to my garden, czy będę pisała to bardziej po polsku, witaj w moim ogrodzie. Nie wiem, zastanowię się jeszcze, ale podoba mi się. Tylko, że jest duży, więc na razie go nie zaczynam. Tak, dalej, co my tu mamy? Mam tutaj zestaw na drukowanej kanwie, ale jest to kanwa 18CT. Więc małe krzyżyki. Chciałam spróbować. Jest to sowa. Nie wiem, czy o, taka sowa w jakimś tam filiżance. Całkiem niezła. Dużo białego. W sumie nie wiem, po co każą wyszywać to tło. No, ale mamy dużo białego. Mam cały jeszcze jeden motek. Wyszywam w dwie nitki. Nie wiem, czy dobrze robię. Ale na razie mam tylko taki kawałeczek i odłożyłam, bo chciałam tylko spróbować. Tutaj niestety, ale na tym czymś to nic nie znajdę, nic nie wyszukam. Więc muszę się posiłkować w sumie bardzo podobnym, ale tu już jest trochę lepiej. Tak. Zastanawiałam się, czy nie odłożyć tej drukowanej kanwy i nie wziąć sobie swojego kawałka osiemnastki. Ale postanowiłam nie, zrobię na tym, bo co ja później z tym zrobię. Więc tak. Tutaj też fajne, bo są numery chyba DMC. Więc w razie czego można sobie dokupić i wyszyć kolejny raz. Kolory. Kolory są takie ciemne. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Do akurat do tego zestawu z 18. Dostałam taki zestawik, pomponik z igiełkami. Te igiełki są za grube do 18, więc muszę wziąć swoje. No i nawlekacz. Ten nawlekacz jest bardzo fajny. Ale igiełki, jak mówię, nie nadają się do 18. Wszystko przyszło w takiej mocno szeleszczącej folii, bez żadnej strony tytułowej. I tyle, po prostu. Teraz pokażę zestaw samplerek. I tu już zaczynają się problemy, dlatego że ja nie chciałam takiego wzoru. Wymyśliłam sobie inny. Zamówiłam. I byłam wielce zaskoczona, jak mi przyszło to. Gdzieś tu obok pokażę zdjęcie, co chciałam, a co dostałam. No i napisałam do nich maila, że się nie zgadza wzór. I po dyskusji jakiejś tam udało mi się dostać wzór, który chciałam w formie PDF-u.
Nie mam do niego nici, nie mam do niego kanwy, mam tylko wzór PDF, no ale tego nie musiałam odsyłać, więc coś za coś. Ten też jest fajny. I bocianki jakieś i coś, no ale nie to chciałam. Ale może być. Także coś za coś. I tak, teraz drugi problem, który napotkałam w tym zamówieniu. Problem polega na tym, że zamówiłam sobie taką piękną latarnię. Ale patrzcie, jaki mam do tego wzór. Tak, to jest wzór. Dlaczego nie mam takiego ładnego wzoru do tego? Tym bardziej, że to, bo tutaj mamy cały zestaw, tak, nitki, kanwa. Ta kanwa miała być drukowana. A dostałam pustą kanwę z dwoma długopisami, ale z takim wzorem. No i też do nich pisałam. Mówię, że chcę, że ten wzór jest dla mnie nieczytelny i że no, przydałoby się inny wzór, tak? Oni mi też napisali, że no kanwa nie miała być drukowana, tylko właśnie miała być pusta. Mówię, dobra, okej, to sobie z tym poradzę, ale chcę jakiś normalny wzór. I poprosiłam ich o wzór w formie PDF-u. Tak, otrzymałam wzór w formie PDF-u. Oczywiście nie za pierwszym razem, tylko po dłuższej dyskusji z nimi. Ale otrzymałam to. Otrzymałam dokładnie to samo na maila w formie PDF-a, gdzie to jest nieczytelne. No weźcie sobie no, to, a to. Jak ja mam z tego wyszywać? Da się, oczywiście, że się da, ale to jest mocno utrudnione. Tym bardziej, że to jest pusta kanwa bez niczego. No. To tutaj nawet nie ma normalnych dziesiątek, tylko są po prostu puste kratki. To jest fajny wzór. Tak? Pięknie, wszystko ładnie opisane. Każda krateczka po kolei, duże, nie trzeba się. Tak? Nie ma jakiegoś wytrzeszczu. A tu? No to jest jakaś masakra po prostu. Więc nie wiem kiedy i w jaki sposób wyhaftuję tą piękną latarnię. Ale ja jestem w szoku, że w ogóle coś takiego dołączyli. Bo oczywiście takie coś mogłoby być w momencie, kiedy kanwa byłaby drukowana. Wtedy tutaj można byłoby sobie tylko zerknąć, sprawdzić kontrolnie. Ale nie, żebym ja z tego haftowała, więc nie wiem. Po prostu nie wiem, co im strzeliło do głowy, że coś takiego w ogóle wysłali. I mam problem, bo tutaj nawet nie ma żadnego backstitcha. Czy ja mam uznać, że do takiego wzorku nie ma backstitcha? Nie wiem, co wy o tym myślicie, ale ja jestem w szoku. Po prostu jestem w szoku i mi się to bardzo nie podoba. Że oni, no nie oszukujmy się, no zrąbali sprawę, bo czegoś takiego nie powinni mi wysyłać do pustej kanwy. Nie wiem, jak ja mam to wyszyć. No ale niestety, z tym nie udało mi się nic zrobić. Mam coś takiego, nic więcej. Wzorek jest naprawdę śliczny. Ale nie wiem, jak ja to wyszyję. Może będę prosić gdzieś na grupach facebookowych, może ktoś ma do tego jakiegoś normalnego PDF-a albo na sagę, cokolwiek. Nie wiem, bo na razie to ja, pomimo że nie mam problemów ze wzrokiem, to nie odważę się tego haftować z takiego wzoru, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Także to były moje problemy z tym zamówieniem. A mam jeszcze wzory, które też były do tego zamówienia, ale ja już je skończyłam, bo one nie były zbyt duże i mi się bardzo podobały. Tak. Więc ja sobie tutaj trochę zrobię porządku i zaraz wszystko pokażę. Ostatnio pokazywałam, że wyhaftowałam te kotki. Teraz już zrobiłam z nich taką, powiedzmy, że poduchę. Zeszyłam to na maszynie. Z tej strony muszę to poprawić ręcznie, bo coś mi się nie udało. Nie jestem dobra w maszyny. Tak, jedyne, co ja tutaj zmieniłam, to każdemu kotkowi doszyłam wąski.
i niestety, ale ta literka mi się nie podoba. Ma brzydki kolor, przynajmniej jak dla mnie. Tu inaczej wygląda, jest jaśniejsza, a tutaj jakby taka zgniła zieleń. To mi się nie podoba. Tak, ale zrobiłam taką poduszkę. A właśnie, a z tyłu są takie dupki kotów. Jakiś kawałek materiału. Fajna. Będzie sobie gdzieś tam leżała. Hop. I to było na kanwie drukowanej. Więc poszło szybko. Z backstitchem było trochę zabawy, ale on bardzo fajnie tutaj nadaje kształt tym kotkom. Kolejnym projektem, który już mam wykończony, a też był do tego zamówienia, to są jesienne owoce, malinki. One były na kanwie drukowanej i odszyt jest w ten sposób. Ja tutaj troszeczkę pozmieniałam, bo w kwiatuszkach miały być fręczknoty czarne, a ja zrobiłam tutaj kuleczki, koraliki w ten sposób. Pięknie się błyszczą, fajnie wyglądają, a ja widzę, że nie dokończyłam, bo jeszcze tu powinien być backstitch, a ja go tu nie mam, więc do poprawki, tak. Ale ogólnie to się tak prezentuje, bardzo ładnie wygląda. No i teraz pytanie, gdzie jest ładniej? Tu czy tu? No mi się bardziej tu podoba, bo tu są ładniejsze kolory. No, także tu mamy jeden taki. Z jesiennych owoców mamy jeszcze żurawinkę i to już było na kanwie czystej, ale też z tego samego, powiedzmy, że z tej samej serii. I tutaj mamy takie coś. Bardzo mi się to podoba. Mamy tutaj półkrzyżyki, krzyżyki, dwa rodzaje backstitchu, czarny, biały. Nie ma tutaj fręczknotów ani koralików. I też kolorystycznie fajnie pasuje. Ten jest trochę na troszeczkę większej kanwie, ale to minimalnie. W zależności od tego, jaka ramka będzie, to będzie fajnie wyglądało obok siebie. Tak, więc mam malinki i żurawinę. I też wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Także takie projekciki skończyłam. Dalej, co ja tu jeszcze wymodziłam ostatnio? No tak, mamy takiego konika. Nie wiem, gdzie jest cały papierkowy zestaw, ale to było na pustej kanwie. Taki zwykły jednorożec. Kolorowy, tęczowy, nic szczególnego, szybko poszło i tyle. Fajnie by to było na przykład naszyć na worek, na buty albo coś takiego. Z tyłu nic szczególnego. Szybki, łatwy projekcik. Ostatnio dużo na kogoś czekałam, więc miałam co robić. Dobra, co ja jeszcze tu mam? Wiem. Pokazywałam, że zaczynałam robić taki sampler ślubny i go skończyłam. A i się prezentuje w ten sposób. Jest to kanwa 18. Wszystko tutaj ładnie, pięknie. Wyszyłam też te napisy tak, jak było w oryginalnym wzorze, czyli po angielsku. No i podoba mi się, chociaż myślałam, że będzie się bardziej wyróżniało to. Na przykład ta tiara, która tu jest. W kamerze wygląda to troszeczkę lepiej niż to, co ja widzę. Ogólnie dużo było wyszywania tej sukni, już mnie znudziła. A tak każdy kolejny element był bardzo, bardzo fajny. Były pojedyncze krzyżyki w bukiecie, zarówno w wianku, troszeczkę w torcie, a tak super szło, pięknie wyszło. Backstitch też dał radę. Ło. Tutaj wygląda jak koronka.
Tutaj mamy welon. Tylko czemu wszystkie atrybuty, które tu są, to są damskie? Tylko jest męski strój. Czyli co? Śluby są bardziej dla kobiet? No nieważne, ale to skończyłam. I tak, co jeszcze wykonałam w tym miesiącu? Ze względu na to, że zbliża się konkurs Woli na samplerowni kawowy, więc mamy poduszeczkę kawową z takim fajnym młynkiem, wzór z Pinteresta, reszta sama dobierałam, jak to wszystko ma wyglądać, z tyłu, żeby nie było tak nudno, to tylko takie kwadraciki, z mulina z moich zapasów, szwem biskorniu, nic konkretnego. Więc mamy taką poduszeczkę. Bardzo mi się podoba, bo kolory też są takie przyjemne, miłe. Widać, że to jest młynek do kawy. No i coś, co zrobiłam. Kolczyki. Tak. Na kanwie plastikowej malutkie kolczyki z napisem Kafi. Z tyłu filc przyszyty, nieprzyklejony. Normalne kółeczko na zatrzask. I takie fajne kolczyki są gotowe. A propos kolczyków, to kupiłam sobie kolczyki, ale nie do tego, żeby je zakładać na uszy, tylko ze względu na te zawieszki. Są to zawieszki halloweenowe. Są tutaj piękne pajączki, które można przyszyć. Bardzo mi się podobają. Są tutaj takie nietoperki i jakieś takie czaszki. Ze względu na to, że już niedługo będzie Halloween i trzeba będzie sobie jakieś wzorki wybrać, bo Ola znowu coś tam zapowiedziała, więc tak, ja bardzo chętnie. A z takich fajnych, przydatnych rzeczy mam taką tackę. I ta tacka jest magnetyczna. I ja sobie tutaj wkładam nożyczki, wkładam sobie igły. Fajnie się sprawdza, nic nie wylatuje. Jak mam ścinki od nitek, to też tutaj wrzucam. I mam później wszystko ładnie, pięknie. Nic się nie gubi, nic nie wypada. No dobra, wypadło. Ale ogólnie ja jestem zadowolona. O, właśnie, a propos. Także kolczyki mi się tutaj czepiają. To byłoby wszystko z moich zakupów. A teraz pokażę, nad czym w obecnej chwili pracuję. Pracuję nad taką letnią dziewczyną na kanwie drukowanej. Już ją na pewno widzieliście u mnie na kanale, bo kiedyś ją pokazywałam. Ale ją odłożyłam na długi czas. Jest to 14 ct, dwie niteczki, kanwa drukowana i powiem tak. Wygląda w ten sposób. Jest całkiem nieźle. Zrobiłam dużo sukienki, całą górę, ale postanowiłam, że na krośnie nie będę robić tych wzorków. Te wzorki zrobię sobie na tamborku, dlatego że one mają dużo pojedynczych krzyżyków. I kończenie i zaczynanie nitki na krośnie no nie jest aż tak komfortowe. W momencie, kiedy robi się jeden krzyżyk, trzeba zakończyć nitkę, zrobić drugi krzyżyk, znowu zakończyć nitkę. Więc zrobię to sobie na tamborku, już jak już wyszyję całą suknię. Tak, nie wiem, czy będzie widać jej twarz. No niezbyt, ale tak, gdzieś tam jest jej twarz. Widzicie ten brązowy i żółty? Ciekawe. Właśnie to są te jedne krzyżyki i pytanie, czy robić pojedynczo, kończyć nitkę, czy właśnie robić takie szlaczki jak ja. Mam dużo nitki, więc postanowiłam zrobić szlaczki. Igła nabita, kolor 12 i lecimy.
ładnie będzie to wyglądało. Chociaż muszę przyznać, że tutaj akurat w tym przypadku bardziej mi się podoba na zdjęciu poglądowym, bo ma ładniejsze kolory. Tutaj są takie typowo zielone, a tu są takie ładne turkusowe, które bardziej przypadły mi do gustu. Ten koszyk to była istna rzeźnia. Nie wiem w ogóle po co, bo nie wygląda to zbyt fajnie. Można było zrobić jakieś inne kwiatki, ale ja mam takie, no niestety. Są jeszcze inne dziewczyny z tej serii. Nie wiem, czy będę je chciała. Na razie mam taką. Też niczego sobie. I wydaje mi się, że to chyba wszystko, co sobie pokupowałam, co robię w obecnej chwili. Dzięki za oglądanie. Pa!